mamy trzy niewiadome. I1, I2 i R2. Więc potrzebujemy trzech równań tak naprawdę. A teraz powiem, jak ułożyć te równania w przypadku dużo bardziej skomplikowanych obwodów, gdyby ktoś się przypadkiem tam kiedyś spotkał. Jak ułożyć równania, żeby mieć pewność, że jest to wystarczająca ilość równań do rozwiązania zadania. Więc tu jeszcze kolejna nazwa, przewodnik zamknięty, ta droga zamknięta wokół tych pustych przestrzeni, to będziemy nazywać oczkiem, czy to jest jedno oczko, a to jest drugie oczko. To nie jest istotne, w którą stronę ja obchodzę, uważam, że to nazywamy jednym oczkiem, a to drugim oczkiem. I teraz ile równań układamy z pierwszego prawa Kirchhoffa, czyli dla tych węzłów, to jeżeli tych węzłów jest na przykład 5, to dla czterech tylko układamy, bo okazuje się, że ostatnie równanie dla ostatniego węzła, nieważne którego, ważne, że ostatniego. Jeżeli napiszemy równanie dla wszystkich węzłów oprócz ostatniego, to równanie dla ostatniego węzła da się otrzymać przez kombinację równań dla pozostałych węzłów. Więc to nie odnosi nic matematycznie. Czyli jak tu mamy dwa węzły, węzeł A i węzeł B, to tu będzie akurat to oczywiste właśnie, że tak jest, to możemy zapisać pierwsze prawo Kirchhoffa dla węzła A i węzła B, ale równanie dla węzła, znaczy pierwsze prawo Kirchhoffa dla węzła B da się otrzymać przez przekształcenie. No właściwie to będzie praktycznie takie samo jak w tym przypadku, jak dla węzła A. To będzie akurat A. W przypadku bardziej skomplikowanych obwodów to da się dla ostatniego węzła pierwsze prawo Kirchhoffa zapisać, znaczy utworzyć poprzez kombinację równań dla pozostałych węzłów. Więc piszemy n-1 równań z pierwszego prawa Kirchhoffa, czyli gdzie n jest liczbą węzłów, i tyle równań, ile jest tych pustych przestrzeni, czyli ile jest tych oczek z drugiego prawa Kirchhoffa. Czyli w tym przypadku mamy dwa węzły, więc jedno równanie napiszemy z pierwszego prawa Kirchhoffa, może dla węzła A, i dwa równania napiszemy z drugiego prawa Kirchhoffa. Jeżeli obejdziemy te tak zwane oczka, to na pewno będą to równania, z których da się już rozwiązać zadanie, ale my w przypadku drugiego prawa Kirchhoffa wcale nie musimy obchodzić drogi zamkniętej tylko wokół tych zamkniętych przestrzeni, bo mamy różne inne drogi, o taka dłuższa droga. Tu jest ta droga, może być ta droga. Także i teraz jest jeżeli obejdziemy wokół tych zamkniętych, tych pustych przestrzeni drogą zamkniętą, to na pewno utrzymamy układ równań, z którego da się rozwiązać zadanie, a jeżeli mamy bardziej skomplikowany układ i wybierzemy te inne drogi, to jak źle je wybierzemy, to może się zdarzyć, że niektóre z tych równań da się uzyskać przez kombinację innych, więc bezpiecznie jest przy bardziej skomplikowanych układach obchodzić właśnie te drogi zamknięte wokół tych tak zwanych oczek. I bardzo często się obchodzi te oczka zgodnie ze wskazówkami zegara, ale mówię, to nie ma znaczenia. Można jedno iść w jedną stronę, drugą w drugą stronę. Ważne, żeby wyjść z jakiegoś punktu i dojść do tego samego punktu, bo suma zmian potencjału wzdłuż drogi zamkniętej jest równa 0, to zgodnie z tą moją wersją drugiego prawa Kirchhoffa. No i teraz zaczynamy rozwiązywać. No to trzeba ułożyć równanie. No najprostsze równania są z pierwszego prawa Kirchhoffa, więc dla węzła A. No to jak to równanie by wyglądało? No co wpływa? Prądy o natężeniu I, a wypływają prądy I1 i 2. Czy byłoby to I równa się I1 plus I2? No ale niestety w danych mamy tylko I2, więc nie mamy I1 i 2, więc tego równania nic nie obliczymy. Więc ja nawet tego równania jeszcze tu nie zapisałem, bo zauważyłem już wcześniej, zresztą od lat zauważam, że są tu dwie niewiadome w tym równaniu. Ale to równanie oczywiście zaraz będziemy wykorzystywali. Dopiero wtedy, jak obliczymy jedno z tych natężeń prądów. No to teraz moglibyśmy teraz bezmyślnie praktycznie zapisać to równanie dla węzła A z pierwszego prawa Kirchhoffa, to I równa się I1 plus I2, i zapisać równania z drugiego prawa Kirchhoffa dla tej drogi zamkniętej i dla tej drogi zamkniętej, i uzyskalibyśmy układ równań, z którego to zadanie dałoby się obliczyć. Ale czasami można znaleźć od razu jedno równanie z jedną niewiadomą.
I więc lepiej przeglądnąć zadanie, czy czasami na jakiejś drodze zamkniętej, a tu mamy aż trzy, jedną drogę, drugą drogę i trzecią drogę, czy czasami nie byłoby jednej niewiadomej, bo wtedy można by to równanie po prostu zapisać z drugiego prawa Kirchhoffa i to niewiadomo od razu obliczyć. I tu akurat w tym zadaniu tak jest. I można zauważyć, że jakbyśmy tą, no, może sprawdźmy, tą drogę zamkniętą przechodzimy najpierw. Więc tak, znamy wartość siły elektromotorycznej, znamy. To on pisze E1, no przepraszam, to jest E1, to bez tego E1. Nie proszę mi tu E1, to jest E po prostu, bo nie ma drugiego źródła. Więc znamy E, wartość natężenia I znamy. Jeszcze coś o natężeniach powiem, to też jest kolejny problem uczniów. Nie znamy I1 i nie znamy R2, znamy R3. Czy na tej drodze mamy dwie niewiadome, I1, i R, przepraszam, I2, I2 i R2. To jakbyśmy zapisali drugie prawo Kirchhoffa dla tej drogi zamkniętej, mieliśmy dwie niewiadome. No to może sprawdźmy tą drogę zamkniętą. I1 nie znamy, R1 znamy, R2 nie znamy, I2 nie znamy, czy tu mielibyśmy aż trzy niewiadome. No to jeszcze, ale mamy jeszcze jedną drogę zamkniętą, tą większą. Więc patrzymy, E znamy, I znamy, I1 nie znamy, R1 znamy, jest podane R1, R3 jest też dane, jesteśmy w punkcie C znowu, czyli na tej drodze mamy tylko jedną niewiadomą. No to próbujemy teraz zapisać drugie prawo Kirchhoffa i ważne, żeby wyjść z dowolnego, można wyjść z dowolnego punktu i ważne, żeby wrócić do tego samego punktu wzdłuż przewodnika. No to ja wyjdę z punktu C. Znaczy zwykle jak mamy jedno źródło, to bezpiecznie jest wychodzić sprzed tego źródła i tak, żeby przychodzi od minusa do plusa. To jest taka moja informacja, ale można dosłownie wyjść z dowolnego punktu i iść dowolno sobie w jedną lub w drugą. Ważne, żeby wrócić do tego samego punktu, ale czasami taka właściwy początek to jest ułatwienie życia sobie. Więc wychodzimy z punktu C. No i na razie nic nie zapisujemy. Teraz przechodzimy przez źródło napięcia. No to jeszcze muszę to pokazać. Przechodzimy od minusa do plusa. Pytamy się, co się dzieje z potencjałem? No, to jest mniejszy, większy, więc rośnie, a więc piszemy plus, o ile rośnie wartość siły elektromotorycznej. No to jest przypadek ten. Teraz idziemy dalej. Dopiero tu mamy kolejny element elektryczny, opór R1. Właśnie opornik R1, ale będzie w skrócie mówił opór R1. I teraz pytamy się, czy z prądem idę, czy pod prąd? Idę tędy, czyli a prąd płynie też w tą samą stronę, czyli idę z prądem. No to z prądem patrzymy. To jest przypadek ten. Jak idę z prądem, to maleje potencjał o wartość równą iloczynowi oporu i natężenia prądu, który przez ten opornik płynie. Czyli idę z prądem, a więc maleje, więc jest minus, o ile iloczyn oporu, czy R1 i razy natężenie prądu I1. Zaraz jeszcze muszę powiedzieć, zapowiedziałem, że coś powiem o tych natężeniach, ale zaraz to się pojawi przy R3. No więc mamy minus R1 i 1. Idę dalej teraz, przechodzę tu. No i właśnie, i teraz czy idę z prądem, czy idę pod prąd? A właściwie pytanie jest inne. I zwykle tak uczniowie mają tu problem. Jaki prąd płynie przez opornik R3? No to teraz właśnie o tym powiem. W jednej fragment przewodnika łączący węzły, na którym nie ma innego węzła, nazywa się gałęzią. Czyli tu mamy dwa węzły, A i B. I ten fragment teraz z punktu B, z węzła B do węzła A. Tu na tej drodze nie było żadnego innego węzła. To jest gałąź i w jednej gałęzi płynie jeden ten sam prąd. Czyli jak tu płynął prąd I, to ten prąd płynie nie tylko z tego punktu, on płynie od punktu B aż do punktu A. Więc można by nawet teraz narysować tę strzałeczkę i to jest na prąd natężeniowy. Czy jak gdzieś mamy taki dłuższy obwód, to mamy tam, boimy się, że zapomnimy, to można w kilku miejscach w tej jednej gałęzi zaznaczyć ten sam prąd. Czyli już właśnie teraz tu mamy punkt A, punkt B, czyli i tu mamy na tej drodze z punktu A do nie ma żadnego innego węzła, czy to jest też gałąź i w tej gałęzi przez całą tą gałąź płynie ten sam prąd I1. Teraz tak, tu mam punkt A
i tu mamy punkt B i na tej drodze nie było żadnego innego węzła, czyli to jest też gałąź i w tej gałęzi płynie jeden i ten sam prąd, czyli który ten? I jeden. I jeden. No to już wiemy, więc idziemy, wracamy teraz do tyłu, więc idziemy tędy i przechodzimy przez obwodnik L3 z prądem. No z prądem, to jest przypadek ten tak samo jak wcześniej z prądem, czy to jest tu, to jest maleje potencjał, czyli minus iloczyn oporu i natężenia prądu. Czy będzie iloczyn oporu R3, czy minus i R3 razy I, bo ten prąd płynie przez R3. I dochodzę do punktu C, czy jestem w tym samym punkcie, suma zmian potencjału wzdłuż drogi zamkniętej jest równa 0. Właśnie 0. No i to jest czysta matematyka. Mamy tu jedną niewiadomą, to jest nasze I1, więc przenoszę ten wyraz. Akurat jest z minusem, dlatego przenoszę ten wyraz na prawą stronę, żeby tego minusa nie było, dzielę przez R1, wstawiam wartości liczbowe. No i tu uwaga, jest tu różnica. Tu wychodzi nam 60 ohmów razy amper. Żeby odnieść dwie wielkości fizyczne, muszą być w tych samych jednostkach, czyli już oczywiście stąd nawet wnosimy, że ohm razy amper to jest też volt. Więc to jest, zresztą z definicji oporu elektrycznego można te wszystkie jednostki, związki między jednostkami znaleźć. Czyli ohm razy amper to jest oczywiście musi być też volt. Odejmujemy. Bardzo łatwo tu liczby są, czy wychodzi nam, właśnie, a teraz volt przez ohm, no to jest jednostka tego, co tu obliczamy, to jednostka natężenia, więc to jest amper, czyli volt przez ohm to jest amper, a ohm razy amper, to jest, widzimy, że to jest volt. No i teraz, jak już znamy dwa natężenia prądu, bo tu znaliśmy to i teraz obliczyliśmy to I1, no to bardzo łatwo obliczyć to I2 z pierwszego prawa Kirchhoffa i teraz dopiero piszemy to pierwsze prawo Kirchhoffa, wpływa tu prąd o natężeniu I, a wypływają I1 i prąd o natężeniu I1 i I2, więc I równa się 1 plus I2, znamy I, znamy I1, szukamy I2, przekształcamy, czyli I1 przenosimy na lewą stronę, zamieniamy strony ze sobą, łatwe obliczenia i wychodzi, wychodzi oczywiście 1 amper wychodzi. O, wychodzi nam 1 amper. No i teraz, co my już znamy? Wszystkie natężenia znamy i brakuje nam jeszcze wartości oporu R2. No to wartości oporu występują nie w pierwszym prawie Kirchhoffa, ale w drugim prawie Kirchhoffa. To, żeby to R2 obliczyć, musimy przejść przez jakąś drogą zamkniętą, która przechodzi przez ten opór R2. No to są dwie. Albo tą drogą zamkniętą, albo tą drogą zamkniętą w dowolnym kierunku. Ja wybrałem tą drogę zamkniętą. Dlaczego? Bo akurat na tej drodze mamy tylko dwa elementy elektryczne, a na tej drodze mielibyśmy raz, dwa, trzy. Ale jak ktoś by przeszedł tą drugą drogą, uzyskałby ten sam wynik. Ale po co komplikować sobie życie? Ale może się sprawdzić, że rzeczywiście obejść teraz tą drugą drogą dla właśnie przećwiczenia i musi też wyjść taka sama wartość oporu. No to więc przechodzimy. No i ja przejdę zgodnie ze wskazówkami zegara i z punktu A sobie wybiorę, łatwo będę pamiętać skąd wychodziłem. Więc idziemy teraz tu i przechodzimy przez ten opornik, teraz pytamy się z prądem czy pod prąd. No prąd do dołu, więc też do dołu, czy z prądem? Z prądem to jak z tą rzeką, czyli coraz niżej, z prądem to jest w kierunku morza, czyli coraz niżej, czyli maleje, u nas to potencja zamiast wysokości, czyli maleje potencja, więc jest minus iloczyn teraz oporu i natężenia, bo napięcie na oporze, wartość bezwzględna to jest iloczyn oporu i natężenia, czyli minus R1 razy I1. Idziemy dalej, tak. Prąd I1 płynie tylko do punktu B i teraz idziemy do góry. No to tu płynie prąd już I2 i teraz idziemy z prądem czy pod prąd. No widzimy, że pod prąd idziemy, czyli potencjał rośnie, o ile rośnie, czyli plus. O ile rośnie iloczyn oporu i natężenia, czy R2 razy I2. R2 razy I2. No i jesteśmy w tym punkcie, z którego wychodziliśmy. Suma zmian potencjału wzdłuż drogi zamkniętej równa się 0. W takim razie to jest 0. No i teraz tylko przekształcenie w 0. Tylko ten wyraz przenoszę na prawą stronę. R2 jest, muszę obliczyć, więc dzielę przez I2. Tu wartości są bardzo proste. Tu się nawet ampery skracają. Wychodzi 60 ohmów. I już mamy wszystkie wartości natężeń, sił elektromotorycznych i wartości wszystkich oporów. No to jeszcze kolejne pytanie. Moment. Mhm.
Dobrze. Teraz trzeba było obliczyć moce wydzielone na każdym z tych oporników. No to wracamy do lekcji jeszcze poprzedniej. I tu wyprowadziliśmy jeden wzór, podałem Wam, a kolejne dwa wzory na moc prądu elektrycznego sobie obliczyli, znaczy wyprowadziliśmy. Mamy trzy wzory na moc. U razy I, R i kwadrat i jeszcze U kwadrat przez R. I już wtedy mówiłem, że najczęściej używanym wzorem jest, najprostszym jest oczywiście U razy I, ale najczęściej używanym w zadaniach jest raczej to R i kwadrat, bo zwykle podają nam wartości oporów i my obliczamy natężenia i dopiero wtedy, mając opór i natężenie, możemy obliczyć z tego wzoru moc. I właśnie podobnie jest w tym przypadku, ponieważ co my znamy? No znamy wartości tych oporów i znamy natężenia prądów, które płyną przez te oporniki. W takim razie wzór na obliczenie mocy to będzie właśnie R i kwadrat. R i kwadrat. No to zaczynamy. Moc wydzielona na pierwszym oporniku, no to jest natężenie R i kwadrat, tak samo, tylko jakie R? No opór tego opornika i natężenie prądu, który płynie przez pierwszy opornik. To akurat się indeksy zgadzają. I wstawiamy wartości, podnosimy do kwadratu. No, moc wyraża się w watach, czyli już teraz wiemy, że ohm razy ampere do kwadratu jest wat. 60 watów. Proste liczby to są. Podobnie przy moc wydzieloną.